jak masz AD Carry, który jest useless, to powinieneś zmutować każdego w rozgrywce i skupić się na sobie. Takie teraz pytanie rośnie pewnie w waszych głowach. Czy warto na przykład gankować przegraną alejkę? No powiedziałbym, że nie do końca. Że po waszym ganku i po zdobyciu pierwszych fragów pewnie i tak będzie mieć jakieś ujemne statystyki i zrobi sobie 1.21, 1.22 i będzie oddawać jeszcze więcej golda niż jeżeli oddawał wcześniej. Warto grać pod siebie, farmić się pod siebie, bo potem nadchodzi końcowa walka i wychodzicie na tym do przodu. Bo to wy wygrywacie, bo to wy się wyfarmicie, bo to wy jesteście do przodu ze złotem i to wy nawet możecie zdobyć jakieś kluczowe obiektywy typu Smok albo Herald. A my sobie spokojnie gramy Maokajem pod takie tradycyjne zestawienie, które występuje ostatnio w mecie. Nie wiem, czy to jest najbardziej szanujące się win ratio zestawienie. Chociaż widzę, że widzowie mi tutaj proponują, żebym zagrał Night Harvestera i Demonika. Może też być to całkiem ciekawe połączenie, ale podpalanie jest chyba troszkę bardziej skuteczne. Popatrzcie, ich drużyna składa się z postaci, które trochę będą wytrzymałe. Jest to Ryze, jest to Olaf. Więc jakbyśmy tutaj złożyli od razu takie podpalanie, to już mamy procentówkę i dużo damage'a. Jeszcze błagam Riot, aby jeszcze zbuffowali mi Lilkę. No a znając życie, to jeszcze to zrobią. W ogóle ciekawe jest tak, że uselessowe postacie dostają nerfy, a OP postacie dostają buffy. Na przykład taki Lee Sin. On zawsze był w mecie, zawsze był praktykowany pod przeróżne sposoby. Nagle uważany jest jako postać zapomniana, dostaje buffa. A teraz w ogóle nie wiem, czy słyszeliście widzowie, ale podobno jest jakaś spekulacja, że ma powstać rework Iverna. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, czy też nie do końca, ale jak Matilov Gaming powiedział, że hejka, bo Rioter coś dodał na Twitterze, to istnieje prawdopodobieństwo, że to może wejść w życie. Dlatego zastanówmy się widzowie, czy jak będzie mniej więcej wyglądał rework całego bohatera, jakim jest Ivern. Czy będzie grać dalej do tej pory pod jakiegoś, no swojego golemiaka typu Daisy? Czy jednak będziemy maniaczyli tą postacią pod jakieś Kerry? Wyobrażacie sobie grać Iverna pod Kerry? Albo pod Letality, albo jakieś Criticale? No przecież to byłoby ciekawe. Dawaj ziomuś, wjeżdżam. Potrzebuję od niego stuna. Jak stuna bym dostał, to byłoby super, ale stuna niestety nie dostanę, bo o kurde, ziomuś chce bić kogoś innego. Nice'u. Nice'u. Nie, to było tak proste. Starczyło tylko rzucić pacynkę, przytulić się do Ryza, powiedzieć mu mua. Czy można cię dodać do znajomych w Lidze Legend? Oczywiście, że tak. Tylko ja mówię, że gram na serwerze westowskim, co trochę zmienia postać rzeczy, ale wiecie jak jest. Dobra, fiduj się Jinx. Nice'u. Milioner Maokai się spustoszenie. Łącznie zdobyliśmy 20, nie przepraszam, 34 golda widzowie. Jakby ktoś się zastanawia, dlaczego gramy First Strike'a, to w skrócie powiem, gramy go pod milionera. Raz kiedyś graliśmy tak w Echo, potem graliśmy jakąś Evelynką, to czemu by takiego metowego Maokai'a sobie teraz nie wypróbować? Uważaj Michael, bo ci odbije od namiaru gotówki? Nie no, bez przesady, to w grze. Nie IRL. Ale jak ktoś by się zastanawiał, dlaczego teraz ostatnio mam takie coś, że za donaty robię pompki, to powiem wam tak. Powraca stary Michael. Powraca ten Michael, który za donaty potrafił robić pompki i kto wie, nawet i zerować piwo na strzała. Tylko piwo to będzie bardziej takie, no 0%, no w skrócie mogę tak oznajmić. Ha, dzięki mordo. Kurde, serio? Najgorzej, bo mnie Ryze wyklikał. Ale żółk jest mój. Zaczniemy z grubej rury, od full ofensywy. Wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawa opcja. Echo i tak nie ma żadnych fragów, więc raczej możemy sobie na to pozwolić. Jeżeli Echo faktycznie by posiadał kilka killi, to od razu bym spróbował zbudować jakieś ciutkie defensywne statystyki, żeby mieć jeszcze szybciej moje obuwie. Natomiast teraz gameplay nam na to no nie pozwala, więc trzeba zagrać turbo ofensywnie. Jaki masz nickname, bo jak pisuje Michael, to nie działa? No bo ja gram na łeście, wariacie, a nie na iście. To jest taka znacząca różnica, którą nie każdy rozumie. Że serwery europejskie są dwa. Jeden jest europejski zachodni, drugi jest europejski wschodni. No i musicie o tym wiedzieć. Leć, leć, mały szleć. Ej, możemy zdajwować? W sumie.
Jakie to było proste, Jezus. Kiedyś grałem postaciami pod damage, ale jak odkryłem Sarnę i mobilność, strasznie mnie bawiło to i się od tego zaczęło. A to nie jest tak, że alternatywnie też grałeś jakimś Hecarimem? Hecarim to jest przecież męska wersja Lilki, więc też chyba powinna ci się ta postać spodobać. Chyba, że tutaj jest coś nie tak. Ej, możemy dive'ować. Go, 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 wariacie. No i zajebioza. Milioner ma okej, sieje spustoszenie na serwerze westowskim. Kurde, chciałem pójść na bota, ale mój botom się wycofał niestety. To pójdziemy jeszcze raz na Ryza. Jest niewielka szansa, że możemy gościa zaskoczyć, więc zróbmy coś takiego. Odepchnijmy go, nawet jeszcze zerkujmy. Tylko po to, żeby ta nasza przyjaciółka go tam jakoś pobijała. Ale widzę, że niestety nie możemy sobie na to pozwolić, a trochę szkoda. Nie miałeś stuna, czy o co chodzi? Aha, ej, ziomek ma flesza i może doskoczyć i rzucić swojego spelka ze stunem. No okej. Nie lubiłem Hecarima, jakoś mi się strasznie komfortowo tym klikało. Bo Lilka ma takie walnięcie rasa porządnie, a Hecarim ma takich kilka mniejszych walnięć, ale zarazem procentowych z Divine'em. Może to cię jakoś nie motywowało. Ej, idę tu. To jakbyście go przestraszyli? Go, 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 go. Możemy coś spróbować. Siemano. Jak uniknął tego? Widzieliście to? Do you see that? Do you see fucking that? No i zobaczcie, no i mamy gotowe fragi. To przecież fragi podane na tacy. Ja robię coś tak. Uj. Dobra, może nie. Skakuję tutaj za reczką, podrzucam tego pięknego razika i mamy giga łatwego fraga. Chociaż możemy tak zrobić. Dawać. Dawaj, 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 dawaj. Klik W. Yeah. No dobra, nie klik W, ale kliknęliśmy smite'a, także. Jest progres, jest progres. AP champy czy AD champy? Powiedziałbym, że AP champy są ciekawsze w tym sezonie. Dlaczego? Bo Road of Ages dostało zmiany. Aurelion Sol również dostał modyfikację swoich umiejętności, jak i w sumie całokształtu postaci. A AD są takie trochę zapomniane. W sensie asasiny dominowały wcześniej, czyli w poprzednim sezonie. Natomiast teraz nastąpiła era AP tanków. Maokai, Zac, Rammus, Amumu. To jest tylko kilka z nich. Dalej mogę wymieniać, że jest jeszcze Nunu na dżungli na przykład, a na innych alejkach to jest Aurelion Sol, Ryzik, Kasadin i wiele innych takich propozycji. Jestem na feriach i dostałem zapalenia skrzeli. O, to idealnie się składa. Zawsze w trakcie, kiedy ktoś dostaje ferie czy większe wolne, to zawsze, ale to zawsze będzie przeziębiony, chory czy tak dalej, tak dalej. Ja to kiedyś miałem taką tradycję, że zawsze w okresie świąt miałem jakąś grypę żołądkową albo gorączkę? Biegunkę? Chyba coś takiego. Siemano, Xayah. Chcesz pogadać o drzewie? O, ja bym cię przytulił tak mega mocno. A nie mam pojęcia, czy ja w ogóle tak wyłapałem teraz. A, dobra, jak ty masz kolegę, to ja. A, zapomniałem, że ta. Zapomniałem, że ta postać tak działa. Łącznie wystakowaliśmy 164 golda z First Strike'a, plus mamy jeszcze zadłużenie się w sklepie o 220 na tak zwanym debecie. Także milioner ma okej, no jakoś tam działa. W sumie ma okej, nieważne po co byście go dzisiaj składali, jest zawsze praktyczny. To jest postać metowa, która wystarczy, że tylko w gierce jest, już macie od razu darmowe punkty na swoich rankedach. Mikołaju, nie wiem jak ci odpowiedzieć na twoje pytanie, bo demonik sam siebie był silnym przedmiotem, który siał spustoszenie i zawsze był aktywny wobec moich zestawów, które produkowałem. Mi się wydaje, że taki jak jest teraz jest ok. Ale czy był wcześniej lepszy? Wydaje mi się, że tak. Dobra, aktywujmy na szybkości Herodzika. Tak, żeby troszkę poddymić temat. Odpalmy sobie tutaj jakąś kukiełkę. I spróbujmy wjechać na midę. Szaleni, wielki invade. Może invade, co ja gadam. Wjazd na chatę. Spalony klinsik od razu, spuszowany tier 2 i zdobyty kanon. Teraz co powinniśmy zrobić, to natychmiastowo puszować zupełnie inne aleje. I to jest, widzowie, podstawa League Legend. Nigdy nie stójcie na alei takiej jednej jak mid i nie farmcie cały czas tam pod turretami. Spróbujcie spuszować inne, bo to jest gra taktyczna. Jak teraz każdy gra takiego Arama, no to jest zero taktyki, to w ogóle nie ma sensu, nie ma jakiegoś pomyślunku większego. A jak tak typowo staracie się zdobywać ten tier tutaj, ten tier na topie, no to zyskujecie przewagę terenu.
i co ważne, zdobywacie szybciej i lepiej obiektywy i jakieś inne takie rzeczy. O nie, żyj! Spalę go? Kurde, ereczka, pyk! Tu tsunami. Ło! No nie mam flesza, no shit. No i GigaS-a mamy. No i co? Wystarczyło się raz skupić czy dwa na jakimś prostym gameplayu, na prostej inicjacji. Zobaczcie, jaki comeback od razu leci. Z 3-3 statystyk nagle mamy 6-3. Jesteśmy jeszcze w ogóle coś warci w tym gameplayu? Ciekawe. No ma oka, jest po prostu OP. Nie wiesz, widzu, czym grać? Graj ma okajem. Bo ty bierz golda i to bez żadnego problemu czy kłopotu. A najwyższa pora, żeby się faktycznie wycofać do bazy, bo na moje to teraz bardzo, ale to bardzo mocno przesadziliśmy. Jak zwykle mamy status goblina, bo jakże inaczej. No i trzeba to trochę ukrócić. Dawaj go jakoś slowek. O, siema. Radzik slowek, pyk. Nie przejmujemy się. Możemy troszkę podankować za naszych teammateów. Mamy 3K golda. Jezus Maria, trzeba się wycofać. Milioner ma oka i się jest pustoszenie. Twój kontakt z widzami to złoto. Mianowicie, Tifu, o czym dokładnie mówisz? O tym, że się nie odzywam na live'ie, czy dyskutuję z ludźmi na Discordzie? Ja lubię aktywność, lubię takie komunikowanie się między wami na Discordzie, czy na jakimś, nie wiem, Instagramie, czy Facebooku. Wystarczy napisać i po pewnym czasie, po jakiejś godzinie, może nawet i dwóch czasami, potrafię odpisać. Jak ma ktoś jakieś pytania w sprawie konta, czy w sprawie jakiegoś problemu, to zapraszam serdecznie. Chodzi ogólnie, bo u większych to nie ma szans, żeby porozmawiać. Was jest tyle, że można pogadać, tak jak z większą klasą albo jakąś większą salą, gdzie jest pełno ludzi typu student czy coś. Problemy na temat kobiet też wysłuchujesz? To pewnie, że tak. Raz jak pomogliśmy polskiemu talonowi, to zasadniczo dziękuję mi do teraz. Dlatego siedzi całe życie na live'ie i mi dziękuję i pomaga. Nie pamiętacie raz, jak kiedyś on mi wysłał screena dotyczącego jego rozmowy z laską, a ja mu pomogłem? Raz nawet widzowie pomagałem polskiemu talonowi pisać pracę domową z polskiego, jakąś tam rozprawkę czy jakiś opis, już nawet nie pamiętam co. I wiecie co dostałem? 4+. To był pogrom, widzowie. Napisać za kogoś dosłownie rozprawkę, a ta osoba ma 15 lat i tam to jest chyba okres gimnazjum czy coś w tym stylu, to było niesamowite. Najpierw tą. Dobrze, klikaj. Jeep. Nie no, aktualnie nie mam problemu, ale taka ciekawość. No słuchaj, nie ma kobiet, nie ma problemu. Tak samo nie było problemu z wygraniem tej gierki. Wystarczyło tylko troszkę nafitować naszą Jinxanę i zobaczcie, jak ona klika. 22-3 statystyki. Ja posiadam efekt milionera na moich pięknych runeczkach, także nie ma co narzekać. 358 golda sfarmionego plus jeszcze zadłużenie się w sklepie. Także dzięki temu przyspieszyliśmy swoje tempo gry i doprowadziliśmy przeciwników do stompa. Przejdźmy do podsumowania. No i dobra, podsumowując to piękne starcie, w niecałe 24 minuty zdobyliśmy kolejne punkty na naszym weście. No sami widzicie, że tutaj doprowadziliśmy do rzucenia wszystkiego na jedną kartę, dzięki czemu ta Jinx nas faktycznie skierowała. Ale łącznie jako milioner Maokai zdobyliśmy łączną wartość 358 plus tam chyba było 260. To ponad 600 zł naszego golda za friko tak naprawdę. Jeżeli poszukujecie darmowych punktów, to Maoka jest idealną odpowiedzią na wasze pytania. Wystarczy się po niego schylić, a na pewno wam odda w każdym możliwym rankingu, na jakim się znajdujecie. Subskrybujcie po więcej, lajkujcie materiał dla zasięgów oraz częściej wpadajcie na moje transmisje na żywo, gdzie nagrywam tego typu content. Do zobaczenia następnym razem. You.